Tu dobierzemy sobie śrubki te nierdzewne. Dobra, mamy trzy. Teraz nakrętki. Z podkrętkami, słuchajcie, gorzej, bo już chyba wyszły. Zakręcimy najpierw ten trójkąt. Tak? Bo trójkąt, aha, bo trójkąt idzie do tego. Dobra, to sobie tu przygotuję. Teraz to jest ten lewy. I on, jak on ma iść? O, tak idzie. Ale gdzie on idzie? No zobaczcie, no co, gdzie on teraz? Aha, tu pod spód. Ale jaja. Ale jaja. Pyk. Ewidentnie pod spód musi iść. Dobra, odkręcamy hamulec ręczny. Ale dziwnie, zobaczcie, co to jest, co tu chodzi. Jakbym tam przykręcił, to tu nie sięgnie. Gdzie to, co to jest? Dobra, idziemy po 17. 17, 17 i zaraz będzie. Będzie zaraz wszystko jasne. Nie no, 19. Także tu sobie to założę te wsporniki, to już nie będą mi te błotniki tak latały, a to jest bardzo ważne, tym bardziej, że teraz będę jeździł po takich wertepach, bo tam, pamiętacie, mamy zbronowane pole, sprzestależowane, więc krajobraz, można powiedzieć, księżycowy. No ale przygotowane już w tej chwili właśnie pod to, żeby to, no to było najpierw orane, a potem było talerzowane. No i teraz broną przejechać i wszystko będzie dobrze. Dobra, jest jedna śruba. No i teraz co, kto to wymyślił takie rzeczy? Aha, bo to już widzę, że też miał chyba ktoś problem ani oczkowego, bo tu się nie zmieści. No i co teraz? Palcami? To już chyba wiem, dlaczego większość 60-tek ma wymontowany hamulec ręczny. No nie da rady, czy co? Tu spaw ten przeszkadza. No nie wierzę własnym oczom. A tu jest jeszcze jedna śruba. Czekajcie, bo może to będzie tu. Nie trzeba odkręcać. No. Całe szczęście. Dobra, idę przynieść 12. Całe szczęście teraz się okazało, bo tu jak się wychyliłem, to zobaczyłem, że to jest na trzech śrubach. Co to jest? Gdzie to było? Ale co tutaj znowu? Szlifowanko. Dobra, złapało od razu, widzicie? Takie coś tutaj było i... I znowu człowiek się morduje z czymś. Dokręcimy. Aha, co ja dokręcam? Ludzie, trzymaj tam mnie. Widzicie? Tak się skupiłem na tym, żeby to dokręcić. A kto założy mocowanie błotnika? Tam się pękacie ze śmiechu. No ale słuchajcie, ja nie jestem mechanikiem. Sam się będę z siebie śmiał. Dobrze jest. Teraz tak, to idzie tu, to idzie tu. I pewnie tu nie pasuje. No nie no, teraz to mnie zaimponowali. No i co teraz? I porysuję cały błotnik zaraz, tak? No nie chce się teraz... Tam trzeba by puścić to. O. To jest action, słuchajcie. Prosta robota. A takie problemy. Tak, o, złapać tylko tyle, o ile. No i teraz tu nie pasuje. To powinno na ładnie na luzie wejść. Nie wiem, czy ja mam w ogóle
słuszne te uwagi. Nie wiem, jak oni to robią, ale przecież daj ta spokój, żeby takie tak niedokładnie. Zobaczcie, jak tutaj jest to na styk. No kto to widział? Kto to widział w ogóle? Chyba trzeba będzie szlifierę wziąć, podjechać tą szlifierką i tyle, no bo co ja się tu będę męczył. Tu sobie przygotowałem na szybko taki stół roboczy i madło mam takie przenośne. Przenośne, nie przenośne, ale zawsze mogę gdzieś się przykręcić, gdzie mi pasuje. Szlifierka jest, okulary są. Zatem do dzieła. Przymierzymy, bo to trzeba jakieś ze 3 mm puścić. O, widzicie, i to trzeba jeszcze bliżej tutaj. Dobra, tu to jest tu, czyli w tym miejscu może bym to naciął, kurde blade, będzie szybciej. Sprawdzimy, żeby, powiem wam, żebym wiedział, to bym sobie to sam zrobił, taki ten płaskownik. Że to taka będzie robota. No ale nic. Tu pasuje. I tu pasuje, powinno być ok. Dobra, złapało. Czyli będzie dobrze. No to są niby takie drobiazgi, słuchajcie, ale ważne w kontekście po prostu tego, żeby nie połamać błotników. No. Tu w międzyczasie jeszcze zająłem się tym tylnym mocowaniem z prawej strony. Mam nadzieję tylko, że bigosu tym nie narobię. Bo tak to zrobiłem, że ten błotnik teraz no się nie ruszy, ale wiecie, żeby nie zaczął mi pękać, bo mu się coś tam nie spodoba. Dobra, co to było? To jest ząb do tego. Tylko czy on wchodzi w tą stronę, czy w tą? I on jest tu w środku. I to będzie chyba tak. Aha, bo to jest, tu się naciąga go. Widzicie, nie spojrzałem. To mi wyleciało. Nie. Drugą stronę. Tu. O, to będzie tak. Sprawdźmy jeszcze tylko. I to chyba będzie w ten sposób dokładnie. Dobra, załóżmy to. Nie, tu nie może być. Musi być tu w środku. Bo wtedy działa. O, i to jest tak. I teraz sprawdźmy, czy działa. Działa. Bardzo dobrze. I to, o to nam chodziło. Teraz sobie to przykręcimy. I przejdziemy dalej do alternatora. Ale przynajmniej mamy błotniki ogarnięte. No to teraz, o, jeszcze wam pokażę,
Tutaj widzicie ten błotnik też. Tutaj też musiałem to doginać i tak dalej. To po prostu oni to fatalnie robią. Także jakoś to zapasowało. No tych błotników teraz to już. Aha, bo tu widzicie jeszcze. Zapomniałem, bo też miałem problem, żeby z tym się połączyć. Ale teraz mamy tą śrubę, co trzeba. I wkręcimy tą dychę tutaj. O. Już. I teraz, o proszę bardzo. Ten się trochę, ale to nie wiem czemu, że całym ciągnikiem to lepiej, dlatego. No i tu mamy tematy zamknięte. Błotniki zamocowane. Trzymajcie się. I do następnego filmu. Cześć!